Dzień dobry. To już jest środa, czyli trzeci dzień. Godzina, no uznajmy, że siódma. I już czuć, że jest duszno. Także te 30 parę stopni, które ma dzisiaj być, to jest temat jak najbardziej realny. Teraz jest jakieś chyba 17-18 stopni. Jeszcze ubraną wiatrówkę, ale no jest to raczej temat chwilowy. Wsiadam na rower, a jak już będę na rowerze, to jeszcze tam co nieco dodam, jak dzisiejsza trasa będzie wyglądać. Z tej wetliny kieruję się dzisiaj przez małą pętlę bieszczacką. Czyli jadę teraz normalnie do Ustrzyk Górnych. Potem w pewnym momencie będę odbijał w lewo właśnie na tą małą pętlę do Polańczyka. Później będzie Lesko, Sanok, no i do Rzeszowa na pociąg. Pociąg mam o godzinie 20:30 do Katowic. No i cel dzisiaj jest prosty, trzeba na ten pociąg zdążyć. Wczoraj o godzinie 20:00 troszkę tutaj popadało. Natomiast to był deszczyk, to nie był deszcz, naprawdę. Zapowiadane były burze i takie mocniejsze opady, a no tak tego nazwać nie można. Dzisiaj miało padać od rana i później w południe. Na szczęście tak się nie powinno stać. We wszystkich prognozach słoneczko, miejscami zachmurzenie, ale bez deszczu powinno być na całej trasie. Natomiast wiatr dzisiaj będzie mocny. Już teraz czuję przy tak niskiej prędkości, no bo jesteśmy na podjeździe, no teraz będzie lekki zjazd, już czuję mocne powiewy wiatru. On w pewnych momentach trasy będzie mi przeszkadzał, później troszkę mi może pomoże. No i ten wiatr ma wiać średnio z prędkością 15-20 na godzinę, w porywach do 40. No więc, no tak solidnie, że tak powiem. Powiat bieszczacki, gmina Lutowiska. Trzeba zatrzymać. No, także za daleko nie zajechałem. Pierwsza górka, już pierwszy zjazd, no już się trzeba zatrzymać. Już 20 minut przerw. Ale warto. No, piękny widok. Oby jeszcze dużo więcej takich na tej trasie i jeszcze fajniejszych, aczkolwiek no ten jest epicki.
skrzyżyki górne i zatrzymałem się tutaj przed strażnicą, ponieważ jest ona dość popularna, a przynajmniej popularna i znana dla osób, które oglądały serial Wataha na HBO. No to jest właśnie ona, gdzie można powiedzieć odgrywała się duża część akcji. Widzieliście? Kurczę. Chciałem się zatrzymać i zrobić zdjęcie jeszcze telefonem. No ale porażka. A tymczasem 28 km i miejscowość Stuposiany. A propos zwierząt, może to głupie co powiem, ale no nie w takiej sytuacji, tak jak tu było widać. Tylko gdzieś tam oddalony o 200-300 metrów albo coś w ten deseń, na przykład gdzieś na polanie obok, to bym sobie niedźwiedzia chętnie zobaczył. Ale lepiej losu nie kusić. Szczerze mówiąc, nie wiem jak niedźwiedź reaguje na człowieka, a jak człowiek powinien zareagować. Co do tam jakichś saren, jeleni czy innych tematów, to wiecie jak jest. Ale czy niedźwiedzie też z definicji boją się bardziej nas niż my ich? Nie wiem. Poczytam kiedyś, to się dowiem. Ja tak tylko w poli komentarza dodam, że jest 8:30 i 28 stopni. Proszę, jakie piękne widoki się za mną pojawiają. Także jadę dalej w poszukiwaniu takich krajobrazów, no bo są po prostu piękne. Pętla Bieszczadzka Wita.
i się udało. Na 56 kilometrze, nie wiem co to za miejscowość, ale był sklep, sklep spożywczy. No i wypiłem sobie dwie mirindy w puszce, zjadłem dwa banany, Belvite, podwójnego Snickersa. Doładowałem wodę w bidonach. No i po takim oto drugim śniadaniu no mogę jechać dalej, mierzyć się z tymi bieszczadzkimi podjazdami i świetnymi asfaltami, które cały czas się pojawiają. Teraz będzie przez chwilę taki płaski odcinek, no a potem znowu hopy. Stopnie. Wyobraźcie sobie teraz, co ja przeżywam na tych podjazdach. Jestem w Polańczyku, co już mogliście zauważyć. Teraz mam 84 km. Muszę skoczyć po jakieś picie, no bo muszę się napić czegoś zimnego dla ostudzenia. No i napełnić wodę w bidonach, bo kończy się ona w ekspresowym tempie. No i jest stacja paliw F-ka, no dosłownie nie wiem, z 200 metrów za tym, jak powiedziałem, że nic tu nie ma. Postój zrobię sobie też za chwilę w Solinie, z tego względu, że podjadę tam na zaporę, zatrzymam się. No jest to w końcu jakaś atrakcja turystyczna, także jadę zobaczyć, jak to się tam prezentuje. Nie wiem, ile kilometrów do Soliny jest, ale jest to już niedaleko, no bo no jest to, można powiedzieć, rzut beretem z Polańczyka.
przestrzeliłem, czy nie? Nie. Nawigacja ześwirowała. Zastanowiłem się, dlatego mam tu gdzieś zjechać za chwilę, na tą zaporę. Jak już pewnie wiele osób wie, jednak miałem tam zjechać. Ta ilość turystów znikąd się nie wzięła. Zatem zapory nie zobaczyłem. No bo już po prostu nie chciało mi się tam wdrapywać z powrotem na górę, prawda? Będzie trzeba tu wrócić kiedyś. Czy tak, czy siak, i tak taki plan mam, no bo chciałbym przejechać jeszcze i tak Wielką Pętlę Bieszczadzką w pełni. No na pewno jeszcze w tej części Polski planuję się kiedyś zjawić. No więc jakoś tak pokieruję trasę, żeby o tą zaporę jeszcze kiedyś zahaczyć. 101 kilometr. Wyjeżdżam właśnie z Uherców Mineralnych, bądź Uhercy Mineralnych. I teraz wjeżdżam na krajówkę 8-4 na Sanok. Jestem w Lesku, w mieście. Przez ostatnie 3 dni tego typu miejsc było jak na lekarstwo. No ale to też dobrze. Jako że jestem w Lesku, no to mogę oficjalnie powiedzieć, że zakończyłem swoją przygodę z Pętlą Bieszczadzką. Tutaj ma ona swój początek, a zarazem koniec. Także teraz kieruję się do Sanoka. W Sanoku na pewno zrobię sobie jakąś pauzę. Wypadałoby zjeść jakiś obiad. Jeszcze nie myślałem, co to będzie, natomiast no coś tam na pewno wymyślę. Czekam cały czas na jakiś znak informacyjny, ile kilometrów jest do Sanoka, bo po prostu mnie to ciekawi. Na obecną chwilę przejechane mam 109 km, 1564 metry podjechane i średnia 25,6. Także jestem zadowolony. Sanok za 14 km, to też mnie cieszy.
wyjeżdżam z Sanoka. Trochę się w knajpie zasiedziałem, bo mieli przepyszną Pepsi z lodem. Jak to w ogóle brzmi? Przecież Pepsi smakuje wszędzie tak samo, ale jak sobie nalałem to do tej szklanki z lodem, to przy tej temperaturze, jaka panuje, wypiłem litr, a mógłbym jeszcze więcej, no ale już stwierdziłem, że nie ma co przesadzać. No ale już zmusiłem się do dalszej jazdy, bo trzeba jednak do tego Rzeszowa na pociąg zajechać. No ale tak trochę źle te chmury wyglądają nad tym Sanokiem. Ale wolę nie kusić losu, nie mówić o tym, o czym obecnie myślę i czego wolałbym uniknąć. Więc po prostu przemilczę ten temat i pojadę dalej. Dobra, raport taktyczny. Jest godzina 14:30. Radary pokazują, że zbliża się burza. Niestety nie mam internetu, więc nie byłem w stanie sprawdzić tego w szczegółach, ale gdzieś 15:30, 16 ma ona być w Sanoku. Teraz kierunek, jaki obieram, to są serpentyny w Izdebkach. Chciałem tam zrobić jakieś fajne zdjęcie. I stamtąd miałem jechać trochę dłuższym wariantem trasy. Natomiast zaistniałej sytuacji, bo nie wiem, czy ta burza będzie szła w kierunku Rzeszowa, postaram się to jeszcze sprawdzić. Jeżeli będzie szła w kierunku Rzeszowa, to mam jeszcze alternatywną trasę, która skraca ją o 15 km. Niemniej jednak, mimo że siły już nie te, jakie mogłyby być, no to cisnę mocno. Cisnę, żeby jak najszybciej no dojechać do celu. Ale może się okaże, że może to nie ma sensu. Że może i tak by mnie to ominęło. Raport taktyczny numer 2. W dużym skrócie, trzeba wiać ile sił w nogach. Zbliża się potężna burza. Przynajmniej tak mówi moja aplikacja od pogody. Ale ona chyba do Rzeszowa nie dotrze. Więc muszę jak najszybciej pokonać odcinek do tych Izdebek. To jest i tak najkrótsza trasa, więc tam zobaczymy, jak się sytuacja będzie kształtować. Ale teraz trzeba wiać, nie mam zbyt wiele czasu. Głupio też zrobiłem, że nie sprawdziłem w Sanoku, jak ta pogoda się kształtuje. No ale z drugiej strony, tam nic nie wskazywało na to, że może iść burza. 35 stopni, bezchmurne niebo, upał totalny, a tutaj takie jaja. No gdybym to sprawdził, to bym tam nie siedział prawie godzinę, tylko szybki postój i jazda. To 54 km uciekam przed burzą. Już się błyska, są grzmoty. Jestem już ujechany jak świnia. Nie wiem, czy to się uda. No właśnie. Są super, ale no nie zatrzymuję się.
miałem tutaj zrobić no, naprawdę fajne zdjęcie. Szkoda, kurczę, no. Dzisiaj druga atrakcja, której nie udało się no, zobaczyć, tak to powiedzmy. Schowałem się tutaj na razie, nie wiem czy to jest przystanek czy co. I tak muszę wrzucić w nawigację inną trasę, tą krótszą. No i zobaczę jak się sytuacja rozwinie. No powiem tak, ja tutaj raczej nic nie zdziałam. To ma trwać z 2-3 godziny. Ubrałem ochraniacze na nogi i po prostu jadę. No, nie wiem, nie mam wyboru chyba innego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam tą hopę, taką dość mocną i jeszcze jedną lub dwie, a później już można powiedzieć płasko. 45 km do Rzeszowa. 168 km. Jadę dalej. Ile sił w nogach do Rzeszowa. No ja już od paru kilometrów jestem w Rzeszowie. Chciałem powiedzieć, że tutaj już przestało padać, ale znowu zaczyna. No i przede wszystkim to co najgorsze, dopiero do Rzeszowa idzie. No 50 km w ulewie. Tak można powiedzieć, że kończy się ten mój wyjazd. Natomiast jedno trzeba powiedzieć. Dobrze, że to się stało na ostatnich 50 kilometrach, a nie gdzieś w trakcie, czy pierwszego, czy drugiego dnia. No bo to już byłby inny odbiór w ogóle, inna motywacja, inne zadowolenie, bądź smutek. A tak, no to lepiej w tą stronę niż inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, wyjazd udał się świetnie. Wszystko tak jak zaplanowałem, no może poza tym, że zapomniałem o tej zaporze w Solinie, no i że nie udało się w tych izdebkach tych serpentyn jakoś sobie fajnie sfotografować. Później w drodze do Rzeszowa też było parę fajnych widoczków, no ale jak się pewnie domyślacie, wyciąganie telefonu w ulewie no nie jest niczym przyjemnym, ani nie ma na to nawet ochoty. Jadę jeszcze te kilka kilometrów do centrum, na dworzec. Jest około 17 chyba, po 17 nie wiem, nie sprawdzałem. Więc z moich bardzo szybkich obliczeń wynika, że ja mam około 3 godziny czekania na pociąg. Przez to, że tak szybko właśnie jechałem. Nie żebym był jakiś wyjątkowo dobry, ale po prostu no, inne tempo było zaplanowane. No i przez to, że skróciłem też tą trasę o te kilkanaście kilometrów. No i że przy paru atrakcjach się nie zatrzymałem. No jest rynek w Rzeszowie. Wygląda jak wygląda. Znowu zaczyna padać, ale już mi w sumie wszystko jedno.
No fajnie, no. Coś bym zjadł, nie wiem w sumie co, nie wiem czy tutaj, czy jechać już na dworzec i może na dworcu kolejowym coś tam się znajdzie do jedzenia. No szczerze mówiąc, to liczyłem na coś więcej. A tu w zasadzie jest tylko kasa, linie kolejowe i tyle. Myślałem, że takie miasto będzie miało trochę większy dworzec, no ale no życie. Szkoda, że zaczyna padać, no bo mam no 3 godziny czasu, aż będę miał pociąg. No i pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to umyłbym rower. Pojechałbym na jakąś myjnię i przynajmniej ten brud, piach z tego roweru zmył. No ale nie ma sensu tego robić, no bo cały czas kropi. Za chwilę może padać mocniej, więc no, średnio inteligentny byłby to pomysł. Także no nie wiem, pójdę poszukać tutaj czy tak czy siak jakiegoś jedzenia. Kupię sobie coś na czas jazdy pociągiem też. No ale kończąc, 203 km, 204, średnia 26,3. Podjechany dzisiaj chyba najwięcej, 2452 metry. No i godzina no 17:36, no równe 3 godziny do pociągu. Także no to by było na tyle. Dzięki bardzo za te 3 dni. Jeżeli ktoś oglądał wszystkie 3 dni, no to tym bardziej fajnie, że wytrwał. Myślę, że coś tam się uda wykombinować z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że te nagrania z kamerki będą w miarę fajnie się prezentowały. No jak nie, no to życie, no. Jakaś pamiątka przynajmniej będzie.